No dobrze! Serwuję! Wcześniej nie widziałam tych drzwi. Pelusin? Jestem tutaj! Chodźcie! Tu jest super! Piłka! No chodźcie! Szybko, pandziak! Kask, latarka, manierka! Sprowadzimy Pelusina z powrotem. Pelusinie, gdzie jesteś? Halo? 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 Czy to było echo? Nie jestem echem, tylko Pelusinem. Pelusin! Jestem tutaj! Jestem tutaj! Jestem tutaj! Piłka! Piłka nie. Pelusin! Wejdźcie dalej! Tutaj jest świetnie! To jest skarb! Skarb? Skarb? Wow, zgubiłam je rok temu. Co one tu robią? Piłka! To nie jest piłka. Słuchajcie, musicie to zobaczyć! Musicie to zobaczyć! Kolitas? Dobranoc, Kleo. Dobranoc, Pimponie. Dobranoc, Ramono. Dobranoc, Ośmiorniczko. Ciii. I dobranoc dla mnie.
dzisiaj pogramy? Chcę tylko wrócić do łóżka. W nocy zupełnie nie mogłam spać przez potwora. Przez potwora? Tutaj? I teraz boję się ciemności. Szybko! Pandziak! Brokat, taśma, pisaki! Wystraszymy tego potwora! Więc, opisz mi, jak wyglądał. No, jest jak wąż. Z paszczą, o taką i rogami. To takie straszne! Się potworze, bo tym razem to my cię wystraszymy. Weźmy przybornik krawiecki. Ja tam wejdę, bo jestem najstarsza. No dobrze, możecie pójść ze mną. Potwór boi się ciemności, bo nie wie, co w niej siedzi. Skoro nie wie, to czego się boi? Ten potwór naprawdę będzie się bał. Wystraszę go brokatem. I jeszcze... A, nie chodź za mną! Czemu za mną chodzisz? Ten potwór nie ma pojęcia, z kim zadarł. Projektowanie piżam przeciw potworom rządzi. Gotowi? Wow! Wow! No dobrze, potworze, bój się! A, potwór! Halo? Halo? To ja, Kleo! Spójrz, to twój potwór! Już w porządku. Nareszcie możemy się porządnie wyspać, prawda, Kolitas? Chyba ktoś tu już przestał się bać. Już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Projektantką mody! Cool.
Kim! Jeśli będziesz tu malował, nikt nas nie zobaczy. Chodźmy, autobus zaraz odjeżdża. Pobawicie się z nami? Tak? Dalej! Popływać? Basen jest naprawdę by... Czy? Możesz tu zostać, aż wydobrzejesz. Chcecie iść na basen bez mnie? Wszystkie fajne rzeczy są na dworze. Kolitas hola. Kolitas, w domu też można się fajnie bawić. Będziemy mieć magiczne popołudnie. Apciu! A na razie musisz chyba wrócić do łóżka. Czas na zabawę! Szybko! Pandziak! Książka! Różdżka! Okulary! Była pełna kurzu. Magicznego kurzu. Jestem wielkim magikiem, Cleo. A ty będziesz moim asystentem, Kukinie. Jaką sztuczkę dziś zrobimy? Już wiem! Zmienisz kolor na różowy. Dobrze, to może zamienić cię w ropuchę. Żadna ci się nie podoba? Więc wybieram te. Patrz uważnie. Ile palców widzisz? Przyjrzyj się. Jesteś pewien? Za pierwszym razem! Jestem świetnym magikiem! Nawet książka tak sądzi! Ha-ha! Różdżka jest moja! Cześć! Kolitas? Możesz już poczarować? Jeszcze nie skończyliśmy sceny! Ale za minutę będzie gotowa. Magia. Już dobrze, dobrze. Zaczynamy, Koli! Ty to zrobiłeś? Zaczynajmy występ! Panie i panowie! Dajcie się nam zaskoczyć wspaniałymi sztuczkami! Najpierw sprawię, że mój asystent Kukin zniknie! Nic z przodu, nic z tyłu! Tada!
Tada! Że jak? Mówiłam, że zniknie. Chodziło mi o sklonowanie mojego asystenta. Raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że musisz dotknąć prawdziwego Kukina swoją różdżką. Tada! Daj mi to! Jestem Makikiem! Magikiem rządzi! Czy to magia? Pokaż jeszcze, proszę! Magia jest taka... taka... Robią naprawdę magiczną magię. Wow! Jeszcze! Gotowi na kolejny występ? Przedstawienie trwa! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Magikiem! Urodziny kogoś bardzo wyjątkowego. Chodźmy! Niech nam żyje 100 lat. Niech nam żyje 100 lat. Niech nam żyje, niech nam żyje. Niech nam żyje 100 lat. Bo dzisiaj Co za wspaniały mecz! Kleowic wymija Pelusinia! Ma czyste pole i... podaj do mnie! Moja! Oh!
Ale... To oszustwo! Nie liczy się! Jasne, że liczy. Wygraliśmy, a wy przegraliście. Rzut Ramoną, to byłeś ty! To nieuczciwe! Oszuści! Ty oszukujesz bardziej, bo używasz rąk. Używanie rąk to nie oszustwo. Właśnie, że tak! To oszustwo! Poważne! Szybko, pandziak! Buty, kartki sędziego, gwizdek! Zagrajmy! Tym razem uczciwie! Orzeł! Maripi i Kukinie! Wybieracie połowę! Za każde oszustwo dostaniecie kartkę! Gotowi? Zaczynamy! Pociągnąłeś za koszulkę. Nie prowokuj. Żadnych fauli. Jeszcze jeden oznacza czerwoną kartkę, a to znaczy, że odpadasz. Gol strzelony marchewką? O, nie, raczej nie. Gol! Uczciwa gra rządzi. Zapomniałam liczyć gole. Gramy jeszcze raz, ale tym razem będziemy pilnować wyniku. Jak! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę. Słuchacie radia KPX97, nadającego na żywo w ten wspaniały wigilijny wieczór. Świętujmy wszyscy razem przy dźwiękach tych pięknych kolęd.
Świętego Mikołaja jest zniszczona i nie pracuje. Powtarzam, fabryka nie pracuje. Co? Ale jak? Dlaczego? Dlaczego? Wszystko to przez ogromny balon. Kukin? Czyli nie będzie żadnych prezentów? I to dla nikogo. Szybko, pędziak! Czapka elfa, kredki, wstążka. Pomożemy Mikołajowi zrobić prezenty. O-o! Ostrożnie, duchu! Witajcie w fabryce zabawek. Mamy przed sobą mnóstwo pracy. A narzędzia? Tutaj są. Popatrzcie! Śpiący królik. Ja będę pakować. A gdzie twoja czapka? To są rogi Renifera. W takim razie jestem Reniferem. Jak Mikołaj dowie się, skąd odebrać prezenty? Już wiem! Mikołaju! Prezenty są tutaj! Tutaj! A co, jeżeli nas nie znajdzie? Patrz! Nasza fabryka jest najlepsza! Szybko, elfie tete! Potrzebujemy więcej świateł! Bycie elfem rządzi! Zanieśmy mu te prezenty. Jak? Jesteśmy elfami, nie ośmiornicami. Puszczaj pomysł. Chyba mam pomysł. Tutaj, pomidorze. Dobry piesek. Nie zdechł pies, tylko przynieś tutaj. Yeah!
Mikołaj! Wow! Prezenty dla wszystkich! O, wow! Wow. No właśnie to chciałam! Co za wspaniały dzień! Już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Elfem pomocnikiem!